słowami, co w tym momencie w Terespolu się wydarzyło? Pamiętajmy, że dzisiaj podpisaliśmy porozumienie o tym, że w najbliższych dniach ogłosimy przetarg na opracowanie dokumentacji studialnej, koncepcyjnej, założenia do projektu budowy skrzyżowania dwupoziomowego. Wiemy jedno, samochody już nie będą musiały czekać na przejeździe, będzie przejazd albo wiadukt kolejowy, czyli samochody będą jechały dołem lub górą. Ale tu chcę zaznaczyć, że dla Terespola, okolic, jest realizowanych bardzo wiele inwestycji. Przebudowany został dworzec, przebudowana cała stacja, nowoczesne perony są, nowoczesne tory. Bardzo ważnym elementem jest, że jesteśmy już na zaawansowanym etapie dokumentacji projektowej dla tak zwanego Terespola towarowego. To spowoduje, że będzie wytworzonych na pewno dziesiątki, setki miejsc pracy dla mieszkańców Terespola i okolic. Także to jedno w drugie doskonale się wpisuje. Więcej pociągów, przejazd bezkolizyjny i nowe miejsca pracy. Chciałem zapytać o ruch kolejowy na tej trasie. To jest niezwykle ważne miejsce na mapie Polski. Tak, pamiętajmy, że przez Terespol wiedzie główny szlak łączący Europę Zachodnią, przez Polskę, Azję, Chiny. Szlak, który jest bardzo istotny z punktu przewozów towarowych. Już widzimy, że jest to wykorzystane w sposób maksymalny, przepustowość na tym odcinku. Maksymalnie możemy przyjąć ilość pociągów jeżdżących ze strony rosyjskiej i dlatego właśnie podjęliśmy decyzję o rozbudowie również stacji towarowej, żeby tych pociągów mogło być co najmniej dwa razy tyle. W tej chwili przyjmujemy 14 par pociągów po torze szerokim, kilkanaście par pociągów po torze naszym, europejskim, natomiast w przyszłości będzie to co najmniej dwukrotnie więcej. Ta przyszłość to jest kwestia kilku lat. Bardzo ważnym elementem jest budowa również dodatkowego mostu na Bugu, żebyśmy również mogli szybciej i bezpieczniej przejeżdżać ze strony białoruskiej do strony polskiej. Jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę. Jak może teraz wyglądać harmonogram tych dalszych prac? Jeżeli rozmawiamy w tej chwili o przejeździe, czyli likwidacji przejazdów w skrzyżowaniu dwupoziomowych, zakładamy, że tak jak wspomniałem, trzeci kwartał mamy, w tym kwartale ogłosimy przetarg na dokumentację koncepcyjną, wybierzemy wariant. W tej chwili pokazaliśmy trzy warianty, ale naprawdę zachęcamy mieszkańców Terespola do własnych propozycji. Jesteśmy naprawdę otwarci na sposób rozwiązania, żeby on był najważniejszy. Ma być to przejazd bezkolizyjny. Zakładam jakieś głosowania? Nie, oczywiście są przewidziane, tak jak przy każdych inwestycjach, konsultacje społeczne. Na zasadzie konsultacji społecznych będzie wybrany wariant. Natomiast zakładamy, że drugi kwartał przyszłego roku będzie tym, kiedy będziemy mieli ten wariant wybrany. Jeżeli wybierzemy wariant, przystąpimy do przygotowania dokumentacji projektowej, żebyśmy mogli za dwa lata wejść na plac budowy i realizować po prostu te inwestycje, żebyśmy do roku 2023 mogli powiedzieć, mija rok 2023, jedziemy bezkolizyjnie, nie stoimy 10-15 minut, godzinę, jak tutaj mówił burmistrz na przejeździe, tylko jedziemy po prostu wygodnie, bezpiecznie dla mieszkańców. Na pewno będzie nie tylko wybudowana jezdnia, ale na pewno będzie również wybudowane chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, także to myślę, że to jest wszystko to, co naprawdę powstanie. Szanowni Państwo, czym dla nas jest ten wiadukt? Chyba tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Jeżeli ktoś stoi w długiej kolejce, mój rekord to jest godzina i dwie minuty na przejeździe kolejowym Terespolu. Ja serdecznie tutaj dziękuję panu premierowi, który uczestniczył w podpisaniu listu intencyjnego w poprzednim roku, a dzisiaj już mamy konkret, szanowni państwo. Podpisaliśmy w obecności pana premiera, pana ministra, pana posła, wojewody, razem z panem marszałkiem i z prezesem Polskich Linii Kolejowych Ireneuszem Merchlem porozumienie, koncepcję, która już będzie finansowana, czyli można śmiało powiedzieć, że jest to początek inwestycji. Nie byłoby jej, gdyby nie doskonała i bardzo dobra współpraca między panem prezydentem, między rządem Zjednoczonej Prawicy, Urzędem Marszałkowskim i nami, czyli tym najniższym szczeblem samorządowym.
W tym momencie jesteśmy na etapie rozpoczęcia opracowania koncepcji planistycznej. Jeżeli chodzi o budowę wiaduktu w Terespolu, to bardziej kierujemy się w kierunku wiaduktu. Jest to inwestycja niezwykle strategiczna, potrzebna nie tylko dla mieszkańców, ale również dla tych, którzy przyjeżdżają do Terespola, czy to ze strony Warszawy, czy od strony północnej, czy południowej części Polski. Ja powiem tak, o budowie wiaduktu mówiono wiele długich lat. Natomiast cóż, gdyby nie życzliwość, i tutaj warto wspomnieć, że przy podpisaniu listu intencyjnego był obecny pan premier Rzeczypospolitej Polskiej, pan Jacek Sasin, pan senator Rzeczypospolitej Polskiej, pan Grzegorz Bierecki, z którym notabene jako pierwsi dzięki jego życzliwości pojechaliśmy do pana ministra Andrzeja Adamczyka. Dziękuję również panu marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu. Zresztą podpisaliśmy umowę trójstronną z prezesem PL-ki, panem marszałkiem i gmina miasto Terespol. Zaangażowany również w tych pracach był pan poseł nasz Sejm Dariusz Stefaniuk, czy wicewojewoda Robert Gmitruczuk. Myślę, że jak spotkamy się za kilka lat i pan Bóg pozwoli, przy takiej ogromnej życzliwości, przy naszej współpracy z władzami rządowymi, ze Zjednoczoną Prawicą, z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, samorządem lubelskim, uda się zrealizować na 100% tą jakże ważną inwestycję.